Co ja mam teraz mówić? Boże święte. Cześć wszystkim! Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem mega podekscytowany i zarazem bardzo się stresuję w sumie, bo to jest mój pierwszy filmik na YouTubie i nigdy wcześniej tego nie robiłem, nigdy wcześniej nie miałem żadnego doświadczenia z YouTubem, nie było żadnych moich filmików tutaj i dlatego jest to dla mnie pewnego rodzaju nowość, mimo że już... Masakra! I mimo, że dużo razy już gadałem do kamery i dużo razy już jakby powiedzmy, że występowałem przed publicznością w internecie, nie wiem za bardzo jak mam to powiedzieć, to teraz się naprawdę stresuję i teraz naprawdę czuję, jakbym robił zupełnie coś nowego albo jakbym nigdy w życiu nie siedział przed kamerą i nie mówił w ogóle do kamery nigdy w życiu i teraz się to właśnie trochę tak czuję, ale w ogóle, dobra. Przechodząc do tematu tego filmiku, jest to mój pierwszy filmik na YouTubie, czyli przydałoby się jakieś wprowadzenie, co będzie na moim kanale, czego możecie się tutaj spodziewać, jak mam zamiar to prowadzić i generalnie jakieś takie informacje, które by wam się przydały, że tak powiem, jeśli chodzi o ten mój kanał i o moją osobę. Może nie wiem, czy wam się przydadzą informacje o mojej osobie, ale na pewno o tym kanale trochę może wam się przydadzą, nie wiem. Ja generalnie to sobie wymyśliłem tak, że o ile dam radę obrobić filmiki, o ile podołam, o ile mi się wszystko uda zrobić, to będę je wstawiał tak co tydzień, może nawet czasem częściej, jeśli będzie po prostu, będę miał na to czas. To zależy wszystko, jak to się potoczy. To ja teraz wam nie powiem, jak to będzie, bo wiadomo, że może mi się wszystko zmienić. Ja po prostu zmieniam zdanie w ciągu natychmiastowym i potrafię pomyśleć o czymś sobie w jednym momencie i chcę już to zrealizować, potem nagle zmieniam zdanie, potem jednak coś innego mi się bardziej podoba i to jest totalnie normalne, jeśli chodzi o moją osobę, także też nie mogę wam nic jakby gwarantować i od razu z góry mówić, że coś tu będzie, coś będzie tam i na pewno będzie to i tamto, bo ja tego nie wiem, bo ja ze mną bywa różnie, jak już mówiłem i dobra, więc tak, przede wszystkim, co będzie tutaj, co będziecie mogli tutaj zobaczyć? To na pewno jakieś takie filmiki pogadankowe, to będzie mi się wydaje taki główny temat mojego kanału na YouTubie właśnie i po prostu takie filmiki, gdzie będę mógł wyrazić jakąś opinię na dany temat, będę mógł poodpowiadać na wasze pytania, jakieś może tagi, jakieś takie zwykłe rzeczy, które mają na celu, nie wiem, opowiedzenie coś o sobie może i o sobie. Oprócz tego będzie oczywiście. Będą vlogi, jeśli będę coś robił ciekawego, jeśli będę miał jakiś powód do zrobienia tego vloga, to będą takie właśnie vlogi. I to właśnie chciałam przekazać. No i generalnie mi się wydaje, że to będą raczej takie zwykłe filmiki, nie będzie żadnych challenge, nie wiadomo czego, bo nie lubię robić takich rzeczy, nie będę robił takich rzeczy, nie będę robił z siebie debila w internecie. I tak już wystarczająco robię, więc już po prostu dam sobie spokój i nie będę robił żadnych takich głupich rzeczy typu właśnie challenge. Nie krytykuję tutaj nikogo, kto to robi, to jest sprawa indywidualna, nie każdy sobie robi co chce, ale ja tego nie będę robił. I teraz tak. Prosiłem was na Instagramie, żebyście zadawali pytania właśnie do tego pierwszego filmiku, bo chciałem właśnie zrobić takie pewnego rodzaju Q&A, żebyście też się dowiedzieli czegoś o mnie, bo warto by było troszeczkę opowiedzieć o sobie też, jak już mam zaczynać tego YouTube'a, jak już mam coś tutaj robić, to warto by było właśnie coś opowiedzieć o sobie. I doszedłem do wniosku właśnie, że poproszę was, żebyście się żebyście zadawali mi pytania, które miałyby na celu jakoś tak zaprezentowanie mojej osoby i to właśnie zrobiliście, zadawaliście mi pytania, które właśnie teraz będę sobie tutaj na telefonie, przepraszam, że ja w ogóle teraz bym tak zerkał w telefon, ale no nie znam tych pytań na pamięć i też nie chciałbym się ich wszystkich wypisywać, także będę miał je po prostu tutaj i będę je czytał. Także lecimy z pierwszym. O Jezu, najpierw muszę w ogóle je wybrać. Nie, ja w ogóle nawet nie przemyślałem o tym, czy jakie pytanie będzie pierwsze, a więc tak. W ogóle może najpierw powiem
coś w ogóle o sobie, kim ja jestem, jak się nazywam, chociaż to już pewnie widzicie po nazwie mojego kanalu, kanału. A więc tak, ja mam na imię Szymon i mam lat 16, chodzę do klasy pierwszej liceum. I co, interesuję się niczym, nie lubię robić nic, lubię robić nic. Nie mam żadnych zainteresowań, jestem nudnym człowiekiem i to jest tyle, co powinniście o mnie wiedzieć. Także na chwilę obecną takie basicowe informacje. Myślę, że to jest najważniejsze. A więc tak, tutaj będę właśnie czytał sobie te pytanka. Pierwsze pytanie... w ogóle, gdzie to są takie pytania? Pierwsze pytanie to, co chciałbym robić w przyszłości, jeśli chodzi o pracę i ogólnie jakieś takie moje hobby, zainteresowania. A więc ja jestem, należę do osób, które nie mają zielonego pojęcia o tym, co chciałby robić w przyszłości. Serio, nie wiem po prostu niczego. Nie potrafię się zdecydować, ja nawet nie mam jakiegoś takiego mniej więcej zarysu tego wszystkiego, po prostu nie wiem i prawdopodobnie się nie dowiem. Co prawda, no mam jeszcze niby tam 2 lata na decyzję, jeśli chodzi o studia, aczkolwiek no 2 lata to wcale nie jest dużo i zaraz to minie o tak i po prostu nie będę wiedział, co ze sobą zrobić i wiem, że tak będzie w moim przypadku, także ja nie mam żadnych zainteresowań, które mogłem rozwijać. Grałem na pianinie przez 7 lat, ale no nie wyszło, w sensie wyszło, w sensie umiem grać na pianinie. Ale po prostu nie kontynuuję tego dalej i zostałem na tym, co umiałem wcześniej, czyli na takim średnim poziomie, więc tego raczej nie rozwijam. Interesuję się trochę muzyką, ale to ogranicza się właśnie tylko do słuchania tej muzyki i tak to właśnie wygląda. Wait. I to się właśnie ogranicza tylko do słuchania muzyki, a nie do jakiegoś tam bardziej działania poważniejszego z tą muzyką, więc no niestety tutaj akurat się nie sprawdzę. W ogóle nie wiem, jakoś pogubiłem te pytania, w ogóle nie wiem, o co chodzi. O, albo ja patrzę na złe zdjęcie, w ogóle super, nie? I się zastanawiam, dlaczego jest tak mało pytań, nie? W ogóle zajebiście, w ogóle brawo Szymon, uhu. Tutaj jest już to dobre zdjęcie, gdzie jest więcej pytań, a ja się tak zastanawiam, o chuj, tu chodzi w ogóle. Okej. Okay. Jakie jest swoje największe marzenie? Moje największe marzenie to jest, żeby zamieszkać w Stanach Zjednoczonych, ponieważ byłem tam w wakacje i po prostu... Naprawdę, wow, to jest takie miejsce, gdzie ja bym naprawdę bardzo chciał zamieszkać. To jest takie moje miejsce na ziemi, mi się wydaje. To wszystko, co tam jest, mi się tak po prostu podobało, że wow. I bardzo naprawdę marzę o tym, żeby tam kiedyś sobie pomieszkać, także no, to jest, to właśnie tak to działa u mnie. Co jest takim twoim must have? Takim moim must have na pewno jest mój telefon. Ja zawsze muszę mieć telefon przy sobie, bo ja jestem uzależniony od telefonu i to tak bardzo. Ja muszę mieć telefon wszędzie, zawsze muszę coś z nim zrobić i po prostu non stop muszę go używać i to jest straszne, ale już trudno, już nic na to nie poradzę. Jakieś kosmetyki do pielęgnacji twarzy, gdybym ja nie mógł mieć twarzy i nie mógłbym jakby o nią dbać jakoś bardziej, to chyba bym zwariował i chyba bym dostał jakiegoś pierdolca, bo naprawdę ja mam obsesję na punkcie pielęgnacji twarzy, aczkolwiek nie mam idealnej cery, jak pewnie widzicie. Ale chciałbym i chciałbym, żeby kiedyś to doprowadziło do tego, że będę miał po prostu ładną cerę, będę zadowolony z tego wszystkiego i będę... cała moja praca nie pójdzie na marne. Co ja mam z tymi włosami, ja pierdolę. Dobra, dalej lecimy. Czy uprawiam jakiś sport? Nie, nie uprawiam żadnego sportu. Ja jestem taką osobą, która po prostu nie znosi sportu, nie znoszę wychowania fizycznego, nie znoszę jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Dla mnie to jest masakra jakaś. Ja w ogóle jestem tak beznadziejny w tym wszystkim. Jedyne, co umiem robić, to pływać i biegać w miarę, więc... Ale nie, też nie lubię tego robić. No tata, proszę cię. No, będę musiał tyle wycinać. Lecimy dalej. Czy inne osoby mają na mnie duży wpływ? Tak, bardzo mają na mnie duży wpływ. To szybko jakby nabywam różnych nawyków i zarażam się pewnymi takimi zachowaniami wielu osób, które mnie otaczają, dlatego tak, mają na mnie bardzo duży wpływ i to, jaką teraz osobą jestem, pewnie zawdzięczam wszystkim osobom, które właśnie poznałem w moim życiu, bo gdyby nie, to pewnie bym zupełnie inny, więc
No tak to właśnie wygląda. Czego używasz do twarzy? O tym zrobię, mam zamiar zrobić jeden filmik. Jakiś właśnie, gdzie powiem o rzeczach, których używam do makijażu, także do pielęgnacji twarzy. I teraz tak, jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem? Ja jestem, wiecie, to zależy, bo ogólnie jakiś czas temu wydawało mi się, że jestem jakimś stuprocentowym ekstrawertykiem i na pewno w większości jestem ekstrawertykiem i jestem taki, że muszę być z ludźmi, muszę przebywać z ludźmi, muszę rozmawiać z ludźmi i kontaktować się ze wszystkimi i w ogóle. Ale jestem taką dość ostatnio zamkniętą w sobie osobą i nie do końca zawsze mam ochotę na to, żeby spędzać czas z innymi i żeby jakoś po prostu się integrować z innymi osobami. Czasem po prostu wolę sobie posiedzieć sam i posiedzieć w internecie. Dobra, dalej. Skąd czerpiesz inspiracje, jeśli chodzi o ubrania i jaka cecha u innych sprawia, że chcesz utrzymać kontakt z drugą osobą? Więc tak, jeśli chodzi o te ubrania, no to ja nie biorę inspiracji tak w sumie znikąd i ja się nie ubieram dobrze, ja nie jestem żadnym fashion blogerką, ani żadnym fashion guru, ani nic w ogóle, to nie jest tak, że ja się dobrze ubieram, bo ja po prostu patrzę, o fajne i biorę, nie? Chociaż ostatnio też nie mam na to w ogóle pieniędzy, żeby kupować ubrania, ale to jest w ogóle już nieistotne. Także no, to się nie bierze skądś, to się bierze z moich tam jakichś preferencji i tyle. Czy jaka cecha u innych sprawia, że chcesz utrzymywać kontakt z drugą osobą? To na pewno poczucie humoru, to jest bardzo ważne dla mnie i to, żebym mógł zaufać tej osobie przede wszystkim i właśnie, żebym mógł być pewny, że mogę powiedzieć tej osobie wiele i że ta osoba mnie zrozumie i też jakby bardzo cenię sobie takie podobieństwo, jeśli chodzi o styl bycia, generalnie nawet o styl ubierania się i o różne takie preferencje typu muzykę, bo to jest bardzo fajne, jeśli ktoś podziela moje zainteresowania i jakby jego styl ogólny jest taki podobny do mojego, to ja sobie to bardzo cenię generalnie, więc wydaje mi się, że to jest takie dość ważne dla mnie. Dobra, teraz tak. Czy bardzo przyjmujesz się opinią innych ludzi, czy masz szczerze na to wywalone? A więc ja należę do osób, których ja się kiedyś bardzo przyjmowałem opinią innych osób. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo i wszystko brałam do siebie i a teraz naprawdę mam tak wszystko głęboko w dupie, że to jest po prostu niemożliwe, serio. Nieważne tak naprawdę, co mi ktoś powie, ja i tak będę robił swoje, i tak będę miał to gdzieś i nie będę się tym przejmował, więc po prostu wydaje mi się, że należy do osób, które mają takie rzeczy gdzieś i się tym nie jakoś zamartwiają, więc... Czego zazdrościsz płci przeciwnej? Nie wiem. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Za 10 lat widzę siebie w jakimś takim małym mieszkanku, w jakimś takim mieście moim wymarzonym, gdzie chciałbym mieszkać, typu w jakimś Paryżu, Londynie, albo właśnie w Nowym Jorku czy Chicago. To widzę siebie w takim małym mieszkanku z pieskiem, z jakimś współlokatorem albo współlokatorką. To jest takie moje wymarzona przyszłość na ten moment. Jaką cechę najbardziej w sobie lubisz, a jaką chciałbyś zamienić? Najbardziej w sobie lubię właśnie to, że się nie przejmuję za bardzo opinią innych i robię swoje mimo wszystko. A nie lubię w sobie tego, że jestem strasznym paranoikiem. I ja po prostu martwię się wszystkim, robię z igły widły. Jakaś taka mała rzecz się stanie, ja już po prostu od razu panika. Boże, to już jest koniec, to już jest masakra. Tragedia i w ogóle, serio, ja taki jestem i to ja tego nie zmienię w ogóle, mimo że ludzie mówią, ej weź w ogóle po co się martwisz, po prostu się stresujesz, ja naprawdę, ja tego nigdy nie zmienię, bo ja taki jestem, moja mama zawsze mówi, że to jest bez sensu i że mam się ogarnąć, bo to do niczego nie prowadzi, ale ja to wiem, tylko że ja po prostu, ja tak mam, nie wiem, zacznie mi boleć gardło, ja już myślę, że mam raka. Jakiej muzyki słuchasz? O muzyce też zrobię chyba osobny filmik kiedyś. Miałem taki zamiar, jak już dawno wpadłem na pomysł, żebym chciał kiedyś założyć kanał na YouTubie, to właśnie wpadłem na to, żeby taki filmik powstał. I ogólnie nie chcę, żeby ten film był za długi, także jeszcze ostatnie pytanko i już będę kończył. Kiedy zaczęła się twoja przygoda z internetem? Moja przygoda z internetem i z działalnością w internecie zaczęła się... Tak z 3 lata temu, kiedy założyłem Instagrama i założyłem bloga. I tak mi się wydaje, że właśnie od tego czasu działam sobie w tym internecie troszeczkę i właśnie tak to wygląda w tym momencie. I w końcu zabrałem się do tego YouTube'a. To bardzo się cieszę, że
doprowadziłem, że do tego w końcu doszło i że w końcu jakoś ta moja działalność w internecie wchodzi na taki wyższy poziom, to mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że będę taki wytrwały w tym wszystkim i że się nie poddam i że będę o to walczył mimo wszystko. Polska walcząca! Ale dobra, to chyba będzie na tyle i bardzo dziękuję wam, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i że jakoś przeżyliście tą moją paplaninę i że... Nie wiem, co ja mam powiedzieć. Że będziecie jakoś tak ze mną na bieżąco na tym kanale, że będziecie mnie wspierać, bo też jest to mój pierwszy filmik. Nie umiem zupełnie obrabiać, nie umiem robić nic, po prostu nic. I pewnie zajmie mi to 10 godzin, także trzymajcie za mnie kciuki, chociaż jak już dodam ten filmik, to już będzie po wszystkim, chyba że go nie dodam. A więc tak, no dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego.